Dobrze, to wyjaśniłeś nieco o tym, jaki wpływ na nasze decyzje może mieć astrologia, ale też wspominałaś kilkukrotnie o pewnym procesie transformacji, że samo to, że już udajemy się na taką wizytę, że to już ma wpływ na nas. I też pytanie, czy może też mieć jakiś negatywny wpływ, czy są jakieś niebezpieczeństwa w ogóle z racji zainteresowania tym tematem, albo że posiedziemy jakąś wiedzę, czy możemy posiąść jakąś wiedzę, która może mieć negatywny wpływ na nasze życie, albo też na przykład na życie innych osób. Czy możemy posiąść jakąś taką wiedzę, dzięki której, przez co może moglibyśmy zaszkodzić innym? Tak. Jak najbardziej można coś na ten temat powiedzieć. Astrolog, który jest dobry, powinien wiedzieć, jak pracować z kimś, kto przychodzi. Także żadna osoba, która pracuje etycznie, nie da takich informacji, które by miały skrzywdzić kogoś. Taka osoba będzie też widziała, że masz w sobie potencjały do wykorzystywania informacji ze szkodą dla innych, jeżeli masz je, i w ten sposób poprowadzi z tobą sesję, żeby to było jak najlepsze, żeby też gdzieś tam podprogowo w tobie umieścić informację, że masz takie potencjały, ale korzystając z nich w ten sposób po prostu zaszkodzisz sam sobie. I będzie w stanie też astrolog cię nakierować na to, jak inaczej te potencjały mogą się właśnie przejawiać, jak to przetransformować, że dobrze, mam tutaj, załóżmy, dostałem, nie wiem, karabin maszynowy, jak się urodziłam, i mogę na przykład zostać modelem do magazynu wojskowego i zarobić na tym dużo pieniędzy, mieć z tego radość, a jestem przy okazji lwem i uwielbiam, jak się mnie obserwuje, na przykład. Albo mogę bardzo dobrze na przykład uczyć strzelania, czy nawet zostać dowódcą wojskowym w celu obrony kraju. Także jest tak, że rzeczywiście w horoskopie są różne informacje, które jeżeli znamy, to możemy je w różny sposób wykorzystać. Czy nam może zaszkodzić to, co nam powie astrolog? Jeżeli mamy nieodpowiednie podejście do tego, w jaki sposób korzystać z porady, to myślę, że każdy rodzaj porady może nam zaszkodzić, nie tylko u astrologa. Ważne jest to, że mamy swoją własną ocenę sytuacji i powinniśmy być jakby w zgodzie z naszym sercem. Astrolog mógł nam coś powiedzieć, możemy mieć od niego jakąś informację, wziąć ją do siebie, przy czym nie ma co też temu tak ufać bezgranicznie, jakby to była jakaś, to nazywam, prawda objawiona. Dlatego, że nawet jeżeli astrolog miał dobre intencje i w ogóle jest dobry, jest profesjonalistą, mógł się pomylić, mogło być jakieś niedopatrzenie, mógł zwyczajnie popełnić błąd. Każdy popełnia błąd, nawet czasami lekarze robią, nie wiem, operację serca i błąd popełnią, albo ktoś, nie wiem, się przejęzyczy i to jest błąd. Także każdy człowiek może zrobić błąd w różnym momencie i astrolog w czasie swojej pracy też może go zrobić taki, taki czy taki. Więc też nie ma co być takim zamkniętym, że tego się trzeba trzymać już za wszelką cenę. Lepiej mieć pewien dystans do wszystkiego, ale też szacunek i traktować to poważnie, ale nie być zafiksowanym. Wtedy myślę, że jest bezpiecznie. Ja na przykład, kiedy korzystam z porady astrologa, sama prowadzę konsultacje dla innych, ale mimo tego, że sama patrzę w swoje układy planet, gdy mam bardzo ważne życiowe momenty, to i tak wolę skorzystać z porady na przykład moich nauczycieli, albo nawet moich przyjaciół, gdzie ktoś jest równie dobry jak ja, albo jest w czymś lepszy, albo ja jestem w czymś lepszy, ale ktoś jest też bardzo dobry, Dlatego, że druga osoba widzi coś też bardziej z dystansu, niż ja, kiedy patrzę na swoje własne położenia. I coś cennego może przyjść w ogóle dzięki temu, że popatrzymy z innej perspektywy niż z własnej. Także, żeby tak odpowiedzieć na to pytanie, jeśli korzystasz z usługi kogoś, do kogo masz zaufanie, i to jest osoba odpowiednia do tego, to ta osoba jest niewielka szansa, żeby po prostu mogła dać ci jakąś taką informację albo w taki sposób ją przekazać, żeby to mogło tobie zaszkodzić albo innym ludziom. Jest po prostu małe prawdopodobieństwo tego. Prawdopodobieństwo może wynikać z błędu i może też leżeć w twoich tendencjach, na przykład, żeby trzymać się kurczowo tego, że ci astrolog coś powiedział. Na przykład. Ale raczej nie z tego, że tam jest coś przekazane. Dobrze, że się czegoś dowiesz. Co najwyżej możesz powiedzieć astrologowi, że jeżeli są tutaj sprawy dotyczące mojej relacji partnerskiej, czy to pozytywne, czy negatywne, proszę mi nie mówić na ten temat. Przyszedłem do Pana zapytać się o mój biznes i nie chcę dowiedzieć się niczego dotyczącego spraw relacyjnych. Co też nie zawsze może być łatwe, bo pieniądze na przykład i uczucia obydwie mają energię Wenus. To nie jest, pieniądze nie są tylko w Wenus, pieniądze są w różnych miejscach ułożone, ale emocje też są w różnych miejscach ułożone. Natomiast Wenus pokazuje i temat pieniądza, i pokazuje temat uczuć, i w horoskopie mężczyzny będzie pokazywać też temat kobiet. Więc nie zawsze jest tak łatwo owinąć dane tematy.